Prezydent miasta Leszna, Łukasz Borowiak, zaprasza na uroczyste obchody setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Piłsudski już od lipca, więc jeszcze Rozwadowski był naszym reprezentantem na Zachodzie, jeszcze nie brał udziału w tych kombinacjach. Tu Piłsudskiemu najbardziej pomagał Stasiewicz, pomagał mu Piskor. No oni byli jakby współtwórcami tego planu wojny 1920 roku i manewru z Nadwieprza. Otóż Piłsudski postawił na uderzenie bardzo mocne, ale też i bardzo głęboko na tyły Rosjan. Mieliśmy pewną przewagę, aczkolwiek niedostrzegalną i przez lata niedocenioną przez historyków. Otóż my mieliśmy świetny radiowywiad. Legenda mówi, że to dopiero w czasie wojny bolszewickiej Polacy zdobyli Ciechanów, tam Pułanów wygonił bolszewików, przy okazji zajumali radiostację, bolszewicy nie mogli się połączyć, no to w Ciechanowie się do dzisiaj opowiada jako taką legendę miejscową, że właśnie tam się przesądziły losy. No, takie same legendy można prawie w każdej miejscowości słyszeć, tylko że one niewiele są warte. My mieliśmy wywiad radiowy wcześniej, od końca 19 roku, od września dokładnie, mieliśmy rozszyfrowane sposoby porozumiewania się Rosjan, więc mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie, jak się ich spodziewać. Ale prócz tego no, mieliśmy eskadrę, no, między innymi paru Amerykanów, którzy nam pomagali z Cooperem na czele, którzy robili zwiad lotniczy. Zwiad lotniczy no, w gruncie rzeczy był ważniejszy od tego, co robili radiowcy, choć tego też bym nie lekceważył, bo w pewnym momencie oni przy pomocy Pisma Świętego zaczęli załatwiać rosyjski sztab. Dlatego, że włączyli się na te same częstotliwości, to było porozumiewanie się głosem i jeżeli głos wchodzi na tamte głosy, no to zagłusza. Nie bardzo wiedzieli czym, no bo tak gadać długo, no to no ja mogę, bo jestem gaduła, natomiast z tamtymi trochę trudniej, ale od kapelana na Cytadeli, bo to się mieściło na Cytadeli, bo ten Nowy Testament pożyczyli do zwrotu oczywiście i zaczęli nadawać no przede wszystkim Apokalipsę, żeby ruskich bardziej ze złości, także zakłócali im część łączności, co nie zmieniało faktu, że Rosjanie cały czas szli. Pierwszy projekt Piłsudskiego, ten właśnie robiony jeszcze ze Stachiewiczem, polegał na ataku z rejonu Kowla i na obronie Brześcia. Nawet tam gdzieś się przemyka ten tytuł Bitwa nad Brześciem, Twierdza Brzeska i tak dalej. Brześcia bronił Sikorski. I jak tam zwrócił się tam nawet Stachiewicz osobiście do niego jeździł, na ile czasu on gwarantuje obronę tej twierdzy, no on mówi, że 10 dni to na pewno. Tylko że już pierwszego dnia, 1 sierpnia przegrał. Nie był wtedy obecny w ogóle w Brześciu. Pojechał tam na spotkanie z generalicją, mieli do niego pretensje i to był powód, dla którego on potem nie dostał tego najważniejszego Wielkiego Krzyża Virtuti Militari, no, bo to jednak była współwina klęski. I Polacy cofają się dalej. I co teraz zrobić, jak mamy same uciekające armie? Jak się patrzyło z Warszawy, no to widzimy takiego to ruskiego potwora z czerwonymi oczami. Pięć armii, licząc od dołu tam tak zwana Grupa Mozyrska, bo to były rozproszone oddziały tuż za Wieprzem, a potem no tam mamy 16, 15, 3, 4, to wszystko idzie ogromną masą, a my nie bardzo mamy co temu przeciwstawić. Pięć takich węży. I Piłsudski zrobił rzecz genialną, którą też można przy pomocy pewnej metafory opowiedzieć. Odwrócił mapę.
tak jak patrzymy na mapę, na wprost, to jesteśmy zahipnotyzowani. Ale jak popatrzymy z boku, z dołu, to widzimy pięć takich no, sunących w odległości 30-40 kilometrów, jedna od drugiej armii, wszystkie idą na zachód. Jeżeli będziemy je błyskawicznie jedną po drugiej bić, one się nie połączą i wtedy to jest jedyna szansa zwycięstwa. Więc to odwrócenie mapy było genialnym posunięciem. Jednocześnie na to się nałożyło drugie genialne, mianowicie no, skąd wziąć rezerwy. Już tam mówi się o armii ochotniczej, nie bardzo ludzie się chcą początkowo zgłaszać, jak się zgłoszą, to się nadają do magazynów, a nie do walki. I Piłsudski wpada na pomysł, żeby z uciekających wojsk zrobić wojska ofensywne. Tylko jak ich do tego przekonać? I tutaj, no to zresztą generał Weigą potem w jednym ze swoich sprawozdań, a potem w wywiadzie podkreślił, rolę Piłsudskiego, która polegała na przerobieniu duchowym Polaków. Piłsudski przyjeżdża tam nad Wieprzem, to jest już 13 sierpnia o świcie. Tutaj są cofające się szczątki jednej armii, tu jest Dęblin, tam dalej już idą na Garwolin i Piłsudski po prostu urządza im na początek defilady, wręcza im jakieś odznaczenia za dokonane te. I ci wszyscy, no, którzy dosłownie defilują przed nim w łachmanach, no nagle zaczynają śpiewać pierwszą brygadę i są gotowi do walki. No to był wręcz cud takiej socjotechniki, to może źle powiedziane, ale no wręcz przepracowania dusz ludzkich, z dusz tchórzy, z dusz osobników uciekających, myślących o tym, gdzie się schować, w tych, którzy poczuli nagle, że oni mogą wygrać. I rzeczywiście Piłsudski to robi, zaczyna się od 16 sierpnia, od ataku z nad Wieprza, chowanie żołnierzy za osłoną Wieprza, no, też było świetnym posunięciem, bo Rosjanie tego nie brali pod uwagę. Poza tym już na południu od 15 próbowali przechodzić na drugą stronę. Tu próbowali, a w rejonie Nieszawy przeszli nawet przez Wisłę, o czym też się mało wie. Natomiast no, tu jest ważniejszy moment taki symboliczny. Dlatego, że Rosjanie zajmują Maciejowice. No robią tam, to jest 15 sierpnia, święto, jarmark, no więc wiadomo co robią. Zabijają ludzi, demolują stragany, gwałcą kobiety, a może odwrotnie, tam demolują kobiety i tak dalej. No w każdym razie są gotowi do marszu przez Wisłę i już zaczynają częściowo się przeprawiać. Wtedy rzucają się na nich nasi ułani i odbijają Maciejowice. I znów zauważcie Państwo ten moment ważny w naszej psychice narodowej. My wspominamy Maciejowice klęski. Maciejowice, w których, prawda, no Kościuszko dostał się do niewoli, finis polonie, to się tak nawet czci delegacjami, skąd tylko chcą przyjechać, a nie czci się tych Maciejowic zwycięskich. No to jest no, smutny paradoks, ale potem już Piłsudski, no, zgodnie z planem, tam ta armia za armią, ten wąż za wężem, zostają pobite, bo Piłsudski nie miał sił, żeby tych wszystkich, różnie mówią, 127 tysięcy Rosjan, to jest najniższa cyfra podawana, są także 250 tysięcy idących na Warszawę. On zmobilizował, legenda może trochę zaokrągliła, 44 tysiące, no żeby to się zgadzało, prawda, z Mickiewiczem. Natomiast no, w rzeczywistości to było między 50 a 60 tysięcy, no bo trzeba tam służby sanitarne doliczyć, jakieś zaopatrzenie. No oczywiście trudno było, bo oni tak pędzili tych bolszewików, że te kuchnie nie mogły nadążyć, także oni w gruncie rzeczy cały czas na głodnego lecieli, ale no, zdobywają co tam było do zdobycia i Siedlce, i Brześć, wychodzi takie małe kontruderzenie z Warszawy właśnie na Garwolin, wzmocnione naszymi czołgami, pięcioma, trzy się psują po drodze, co jakoś tam do historii nie dotarło, ale tak czy inaczej no, obroniliśmy tą Warszawę.
To w świadomości warszawiaków, bo ja mówiłem o tym dumie, o cudzie, o którym mówią w Ciechanowie, cud nad Łydynią, to zdobycie tych, no tu mieliśmy cud nad Wisłą, bo by się zgadzało, no 15 sierpnia. W Maciejowicach nie, bo 15 akurat żeśmy je stracili, a 16 je odbiliśmy. No ale tak czy inaczej, no jest ta piękna narodowa legenda o tym, jak się Matka Boska ukazała na polu bitwy, jak bolszewicy no, na sam widok Matki Boskiej uciekali. Tak naprawdę nie wiem, czy się ukazała, dokumentów nie znam w tej sprawie, natomiast jest pewne, że bolszewicy uciekali. Bez względu na motywację. I teraz dochodzi do, z jednej strony, do największej chyba bitwy w tamtych czasach, bo po zdobyciu Drohiczyna zdobywamy Białystok. To nawet nazywają grobem III Armii. To jest miejsce, no, gdzie między innymi zresztą w Drohiczynie też oznacza się jako bohater nasz poeta Władysław Broniecki. Tu dostaje Waleczny, tam dostaje Virtuti nawet. Także no, jest jednym z bohaterów tej wojny, tak samo jak przedtem był w Legionach. No, uchodził za najodważniejszego żołnierza Legionów. Ktoś pyta, kto jest? O, Władysław Broniecki, wiadomo. No, tutaj w Białymstoku się odznacza. Część armii rosyjskiej, tak jak wspomniałem, przechodzi przez Wisłę w rejonie Nieszawy. No ale tam na szczęście załoga Torunia robi wycieczkę, pobija ich, także Rosjanie wracają z drugiego brzegu Wisły. No i potem prawie w całości, łącząc się z tymi oddziałami, które uciekają z rejonu Modlina, z rejonu gdzieś tam już nad Buga, przechodzą granice Prus Wschodnich. I teraz jest jedna rzecz, na którą chciałbym już tak kończąc zwrócić uwagę. Mówi się, i to nawet w prasie światowej upowszechnił to Lord D'Abernon, 18. decydująca bitwa w dziejach świata, bitwa warszawska. No, ale była 19. i nie wiem, czy nie ważniejsza bitwa nad Niemnem. Bo ci wszyscy, którzy się tam schronili w Prusach, tu Trocki, no, który był tym superwodzem armii rosyjskich, on był w ramach Komitetu Partii Bolszewickiej odpowiedzialny za działania zbrojne, dowódcą całych armii był Kamieniew, no ale to tak czy inaczej skutkowało jednym, że stworzyli potężną pięść nad Niemnem do powtórnego uderzenia w Polskę. I nie wiadomo, jakby to się skończyło, bo no, ile razy można robić tą decydującą bitwę w dziejach świata, tak? Ale Piłsudskiemu to się udało, zrobił atak wyprzedzający na Grodno z jednej strony, więc takie czołowe, ale obejście aż na Lidę i po drodze była bitwa w tak zwanym Krwawym Borze, przy czym nazwa pochodziła od roku 1863, więc to jest takie jakby nawiązanie do tamtych tradycji. No w każdym razie Rosjanie wpadają w ten kocioł i to jest dopiero ostateczna klęska przypieczętowana, już druga puenta, wyprawą na Korosteń. Korosteń na linii kijowskiej, blisko, można maszerować na Odessę, można maszerować na Kijów, rozwalamy im transport wojskowy, obejmujemy węzeł, no, który im po prostu blokuje transport gdziekolwiek. No i nagle, kochani Rosjanie, przypominają sobie, że oni całe życie marzyli o pokoju. Tak? No i dzięki temu dochodzi do zakończenia wojny. Thank you.